Jedno z najchętniej odwiedzanych miast na świecie. Miasto totalnie kosmopolityczne, w którym wszystko musi być naj. Ale pytanie, jak Dubaj wygląda oczami ekspata, a nie turysty. Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się, czytając książkę Dubaj, miasto innych ludzi, Anny Duzińskiej, która jest dzisiaj z nami. Witam się, Aniu. Dzień dobry, cześć. Wiesz co, zastanawiam się, bo Dubaj to przede wszystkim, takie odnoszę wrażenie, mnóstwo stereotypów i takiej wiedzy, którą mamy bardzo ogólnej na temat tego miasta. No bo to, co, nawet to, co powiedziałam, miasto, w którym wszystko musi być naj. Pamiętasz swoje pierwsze wrażenie, kiedy pojawiłaś się w Dubaju? Faktycznie tak było wow? Ha, no właśnie, tu jest taki problem, że ja w ogóle nie chciałam się do końca znaleźć w Dubaju. To bardzo śmieszna historia jest rzeczywiście. No zostałam ekspatką, może powiedzmy, kim jest ekspatka albo ekspata, bo to bardzo ważne. To jest właśnie no, taka żona po prostu jeżdżąca za mężem, albo mąż jeżdżący za żoną, pracującą w korporacjach gdzieś tam po całym świecie. I tych ekspatów Dubaj jest naprawdę pełen. Dubaj to jest chyba po prostu sam stereotyp i tego to jest bardzo trudno przebić, to jest najdziwniejsze w tym wszystkim. W czasie tygodniowego urlopu ja obawiam się, że to jest nawet niemożliwe, ale na pewno można zrobić takie rzeczy, żeby popatrzeć albo spróbować przynajmniej spojrzeć na ten Dubaj troszeczkę innymi oczyma, na przykład z perspektywy kierowcy taksówki w Dubaju. Cieszę się, że ty pokazałaś Dubaj oczami ludzi, nie patrząc na to wszystko, co my teoretycznie wiemy, nie patrząc na tą nowoczesność, która tam się aż po prostu przebija i przelewa czasami, tylko właśnie stwierdziłaś, że ludzie to jest to bogactwo i to ludzie jest klucz. To jest klucz do tego, żeby poznać miasto. No to jakie to miasto jest? To bogactwo to jest przede wszystkim tak, że dla jednych to jest coś bardzo dobrego, a dla innych to jest coś bardzo złego. I to widać, bo to jest miasto niezwykle kontrastowe. I być może taki klucz należałoby znaleźć do tej naszej opowieści. Jeśli wyjdziemy z perspektywy kierowcy taksówki, to może się już wszystko wydawać zupełnie inne. I ja sobie myślę, że to jest miasto na pewno nowoczesne. To jest, tam są miejsca, które mogą zachwycać. Ale to, co mnie zachwyca, to jest tak naprawdę pustynia, to jest coś, z czego ten Dubaj po prostu wychodzi, z którego się zaczyna i to bardzo niedawno, bo przecież musimy sobie tutaj powiedzieć o tej perspektywie 50 lat. To jest zupełnie coś nieprawdopodobnego, bo ja sobie zdałam sprawę w którymś momencie, jadąc między Dubajem a Abu Zabi, czyli stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich, że to wszystko powstało w czasie mojego życia. Ta droga, te stacje benzynowe, te wieżowce, no po prostu wszystko. To jest takie nierealne, prawda, że faktycznie coś takiego mogło się wydarzyć, ale właśnie wydarzyło się, wiadomo, są pieniądze, można zrobić dużo, a ja tak sobie myślę, że okej, są pieniądze, inni też może mają te petrodolary, o których się mówi, ale nie stworzyli czegoś tak kosmicznego. Tak, i to jest bardzo dobra uwaga, tak mi się wydaje, bo jednak jest bardzo dużo krajów na świecie i w Afryce, i w Ameryce Południowej, które po prostu zmarnowały to swoje bogactwo. Tyle, że ten przyspieszony kurs budowania świata, miasta i państwa sprawił, że jest wiele na pewno dziedzin w Dubaju, w których no, ci ludzie, zanim nauczyli się chodzić, już zaczęli biegać. I to niestety no, widać, ten przyspieszony w czasie paru pokoleń rozwój państwa, to jest coś bardzo trudnego, ja myślę, że też dla Emiratczyków, że zupełnie inni są ci starsi Emiratczycy, zupełnie inni młodzi, którzy już gdzieś tam się urodzili z tymi Rolexami na rękach i z Ferrari pod swoim domem. I to jest też kolejny kontrast, jak mówimy o kontrastach w naszym postrzeganiu Dubaju, na który warto zwrócić uwagę. Bo jest to niezwykle ciekawe, jeżeli tak się myśli o tym miejscu na ziemi. Mówisz o Emiratczykach, o rdzennych mieszkańcach tego miasta, których tak naprawdę ciężko spotkać w Dubaju. Miasta i państwa oczywiście, bo tak musimy mówić. No i to jest też kolejny klucz, bo jak mówimy o kontraście, to powiedzmy o tym kluczu. Jedna osoba na 10 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to jest Emiratczyk. Wyobraźmy sobie taką sytuację w Polsce, że jesteśmy jednym Polakiem i 9 osób jest z innych stron świata.
to też, myślę, zmienia myślenie tych ludzi, zmienia postrzeganie świata, powoduje też jakiś strach w nich samych, bo ja myślę, że oni się boją obcokrajowców, a troszeczkę obcokrajowcy się boją ich. Dlatego bardzo istotna uwaga, że trudno jest spotkać Emiratczyka, a może inaczej, może łatwo spotkać, bo w tych wielkich hipermarketach to oni tam się przechadzają i siedzą w restauracjach i chodzą do kina oczywiście, ale bardzo trudno jest porozmawiać z Emiratczykiem. Dlatego w tej mojej książce ja też wzięłam sobie taki klucz, że z Emiratczykami rozmawiam, ale o tyle, o ile są oni zapośredniczeni przez ekspatów, którzy tu występują, i jeszcze rozmawiam z takimi Emiratczykami, którzy w ogóle są gdzieś pomiędzy. To znaczy, to są tacy ludzie, którzy na bardzo długo wyjechali za granicę, studiowali 10 lat albo ileś we Francji czy w Stanach Zjednoczonych, i oni już tak do końca ani nie są wpisani w tę kulturę, ani nie do końca są właśnie tak na zewnątrz, gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych czy z Francji. Tacy ludzie pomiędzy, tak jak ci inni ludzie, bohaterowie mojej książki, którzy też są pomiędzy. Zastanawiam się, jak to jest odnaleźć się w tak zupełnie innej rzeczywistości. Czy trzeba sobie poprzestawiać pewne rzeczy w głowie, czy trzeba gdzieś tam wejść w to i za bardzo się może nawet nie zastanawiać? To jest najwygodniejsza postawa, tak sobie myślę, i bardzo wielu ludzi przyjeżdżających do Dubaju i mieszkających tam no po prostu zamyka oczy na pewne rzeczy, prawda? To znaczy nie widzi tych wszystkich robotników, którzy za te głodowe pensje pracują i stawiają kolejne wieżowce. Natomiast no ja miałam taką dosyć wygodną pozycję, może to sama tak się próbowałam usprawiedliwić. Miałam pozycję takiego badacza z tym mikrofonem, bo pracowałam przecież dla radia tam cały czas jako korespondentka, ale też właśnie takiego badacza, który obserwuje ten świat i chce to jakoś opisać i zrozumieć. Ja bardzo chciałam zrozumieć ich, naprawdę wszystkich, tych przyjeżdżających, ale Emiratczyków i ich pewne zachowania też. Czy któryś z bohaterów twojej książki zaskoczył cię najbardziej, albo zachwycił, albo został w twoim sercu? No tu jest właśnie tak bardzo dużo takich bardzo przedziwnych, ja bym powiedziała, bizarnych historii w tej książce, że to jest aż dziwne, że można nagromadzić tylu niezwykłych bohaterów. Ale jest taki bohater, jest na przykład pierwszy nauczyciel pracujący w Abu Zabi. Pierwszy nauczyciel w historii tego miasta, to jest nieprawdopodobne. Tam w ogóle można spotkać pierwszego malarza, który został w ogóle malarzem, położył pierwszą plamę na płótnie. To są niesamowite rzeczywiście rzeczy, ale ten nauczyciel jest o tyle ciekawy, że to jest tak. Palestyńczyk, który pracował w Abu Zabi, musiał z tego Abu Zabi wyjechać, mimo tego, że uczył na przykład no, nieżyjącego już w tej chwili szejka Abu Zabi, tej pierwszej szkole w Abu Zabi, musiał wyjechać i wrócił tam i został cenzorem. To znaczy człowiekiem, który literalnie wymazuje to, co nie powinno się ukazać w tamtejszych gazetach. Po czym napisał książkę, którą jego koledzy z tego samego działu też ocenzurowali, i ona tam nie jest sprzedawana, bo napisał prawdę. I właśnie tutaj to pokazuje, jak po prostu złożony jest Dubaj i w ogóle Zjednoczone Emiraty Arabskie. W ogóle historia tej szkoły jest też niesamowita i warto zgłębić się w lekturę, żeby dowiedzieć się, o co tam dokładnie chodziło. Wróćmy na koniec do początku. Co takiego ma pustynia w sobie, że tak cię zachwyciła? Pustynia ma pustkę i ciszę i spokój. I coś, co może człowieka zatrzymać w takim sensie, myślę, no, takiej medytacji nawet. I myślę też, że ci starsi Emiratczycy, a nawet ci młodsi, wracają na tę pustynię, bo oni mają ją wpisaną w sercu. Nie wiem, czy tak jest naprawdę, ale ja bardzo chcę głęboko wierzyć, że tak jest, bo oni rzeczywiście czasem albo jeżdżą tymi swoimi szybkimi samochodami po pustyni, albo rozpalają ognisko, gdzieś przysiądą. Myślę, że ta pustynia jest w nich. Odnoszę wrażenie, że w przypadku Dubaju szczególnie ten proces transformacji, on przeskoczył teraźniejszość i jesteśmy już w przyszłości. Trochę tak patrzę na to miasto, ale oczywiście, jeśli wy chcecie zobaczyć miasto oczami nie tylko Ani, ale też twoich bohaterów, to mamy książkę, którą chętnie przekażemy wam. Dubaj, miasto innych ludzi. Co trzeba zrobić? Już za moment na naszym profilu facebookowym telewizji TVS pojawi się pytanie, no i oczywiście konkurs związany z tym pytaniem. Prawidłowa odpowiedź
No i jest szansa, że ta książka będzie wasza. Aniu, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście regulamin naszego konkursu na tvs.pl. I wam dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. No i chyba trzeba do tego Dubaju wrócić na początku z książką. Oh, I feel good. I feel so-